Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Po 12 latach przerwy, od 1 września pociągi osobowe znów kursują na trasie Mielec-Dębica. Inwestycja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzięki funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Konferencja prasowa z udziałem europosła Tomasza Poręby, posła Jana Warzechy, przewodniczącego Komisji Gospodarki w Sejmiku Wojewódzkim Stefana Bieszczada oraz władzami miasta i powiatu odbyła się na dworcu kolejowym w Dębicy przed odjazdem pociągu do Mielca. Dębica leży na istotnym szlaku komunikacyjnym w Polsce. Dotyczy to oczywiście układu dróg, jak i też i kolei. W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami uruchomienia, takiego uroczystego uruchomienia kolei północ-południe z istotnym, ważnym łącznikiem, jakim jest Dębica. Ja bardzo się cieszę, że przysłowiowy i dosłowny pociąg nam nie odjechał, że Dębica wsiada do tego pociągu w postaci szansy. Szansy oczywiście układu komunikacyjnego dla ludzi i dla przewozu towarów w kierunku północnym. Inwestycje udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu europosła Tomasza Poręby, posła Jana Warzechy, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla oraz przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmiku województwa podkarpackiego Stefana Bieszczada. Mnie jako radnemu, jako szefowi Komisji Gospodarki i Infrastruktury przyszło w udziale jak gdyby pilotować i dbać o to, żeby ta inwestycja się nie wykoleiła po drodze i dzisiaj szczęśliwie doczekaliśmy tego momentu i wierzę mocno, że będzie służyć następnym pokoleniom ku pożytkowi tego regionu. Pamiętam, kiedy w 2009 roku rzuciłem to hasło, musi wrócić kolej do Mielca i połączyć Dębicę i Mielec, Dębicę z resztą Polski. Niewielu w to wierzyło. Oczywiście zabrało to 12 lat, trudnych lat, bo w międzyczasie chciano też tą linię zlikwidować, ale dzisiaj myślę, że mamy prawo do tego, żeby czuć wielką satysfakcję, że ta kolej zostanie przywrócona na linii Mielec-Dębica, że połączy dwa miasta, strefy ekonomiczne, na pewno poprawi komfort życia, poruszania się, zwiększy dostępność komunikacyjną tych miast północnej części województwa podkarpackiego i wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść również w przyszłości, aby jak najwięcej linii kolejowych odbudowywać, modernizować w Polsce i dawać możliwość właśnie komunikacyjnego, lepszego połączenia Polski, różnych regionów Polski z centralną Polską, z portem komunikacyjnym, lotniczym w przyszłości, no i żebyśmy oczywiście jak najwięcej tej kolei w Polsce mieli, bo to jest przyszłość, bez kolei żaden kraj nie ma szans się rozwijać. Wszyscy zabiegaliśmy o to, zbieraliśmy podpisy poparcia pod reaktywacją i rewitalizacją tej linii, ale tu szczególne ukłony dla europosła Tomasza Poręby i ówczesnego senatora Władysława Ortyla, bo oni się bardzo mocno zaangażowali i nie zgadzali się, sprzeciwiali się, podobnie jak my parlamentarzyści, z tą decyzją ekipy Platformy Obywatelskiej o likwidacji w 2013 roku tej linii kolejowej. Dzisiaj otwiera się dla nas wszystkich, dla mieszkańców Dębicy i Mielca, szansa nie tylko połączenia tych dwóch miast, ale także szansa na to, żeby kiedyś doszło do połączenia tych dwóch miast z Warszawą. Wartość pierwszego etapu projektu Mielec-Dębica to ogółem 243 miliony złotych, z czego dofinansowanie RPO to 203 miliony złotych. W ramach modernizacji przebudowano 32 km torów. Dworzec w Dębicy zyskał nowy wygląd. Perony są wyposażone w wiaty, ławki oraz czytelne oznakowanie. Jak w każde przedsięwzięcie trzeba inwestować, trzeba ludzi przyzwyczaić, że to ten rodzaj transportu jest opłacalny ekonomicznie, ale również on się wpisuje w jakąś opłacalną również gospodarczą. I stąd myślę, że co do rentowności trzeba jeszcze poczekać. Teraz pociągiem z Dębicy do Mielca będziemy jechać 30 minut. Mogli się o tym przekonać wsiadający do pociągu parlamentarzyści i samorządowcy. Z Mielcem łączy nas wiele, myślę, że szczególnie mieszkańców, interesów, głównie praca, ale też i gospodarka, też i kwestie związane z infrastrukturą, która w Mielcu się znajduje, i sportową, i taką handlową, i myślę, że w drugą stronę podobnie. Zresztą z Dębicy można jechać pociągiem i do Warszawy,
i do Wrocławia, i do Lwowa, i gdzie tam sobie kto zamarzy, więc to dla mieszkańców Mielca na pewno też jest wygodne, że przyjadą wygodnie, szybko pociągiem i będą mogli przesiąść się na dworcu, na pociąg gdzieś tam dalej w Polskę czy w świat. No ale przede wszystkim też linia, która rzeczywiście teraz będzie miała nowy wygląd, czy już ma nowy wygląd, nową funkcjonalność. Ja pamiętam, pracowałem kiedyś w Mielcu 20 lat temu i jeździły pociągi. Oj, to chyba godzinę ten pociąg jechał, krzywe tory, no wszystko naprawdę wyglądało tragicznie. Miasto nasze jako stolica powiatu odzyskuje to miano węzła komunikacyjnego. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że pan marszałek podjął się tego trudu i została ta linia zrewitalizowana do Mielca. Myślę, że zejdzie troszeczkę czasu, mamy nadzieję, że mniej jak więcej, żeby nasi mieszkańcy naszych okolicznych miejscowości przyzwyczaili się do tego połączenia, jakby wrócili do swoich starych, dobrych nawyków korzystania z komunikacji masowej. Myślę, że będzie to z korzyścią dla całego regionu. Linia będzie nadal modernizowana w kierunku do Tarnobrzega. Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia ruchu pasażerskiego, skrócenia czasu jazdy, poprawy przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. W trakcie sierpniowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń w regionie. Raport przedstawił wojewódzki lekarz weterynarii Janusz Ciołek. Tematem, który zdominował sierpniową sesję Sejmiku Województwa, były zmiany w statucie klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Likwidacja neurologii w szpitalu numer 1, oczywiście są zamiany kategorii dróg na terenie województwa podkarpackiego, zmiany w budżecie i szereg innych mniej istotnych spraw z punktu widzenia dnia dzisiejszego, ale kluczowych na przyszłość, tak jak oczywiście wspomniana decyzja dotycząca szpitala, która będzie skutkować tym, iż w miejsce oddziału neurologii powstanie bardzo duży oddział ponad 100 łóżkowy psychiatrii, gdzie tego typu miejsc na Podkarpaciu jest deficyt. Wiemy dobrze, że Straszęcin jest mocno oblegany, a tak naprawdę myślę, że w Rzeszowie jako mieście wojewódzkim tego typu placówka się przyda. Wśród tematów sierpniowej sesji sejmiku wiele dotyczyło infrastruktury komunikacyjnej w regionie. Radni zdecydowali o udzieleniu wsparcia z budżetu województwa dla kilku projektów. Chodzi m.in. o dodatkową kwotę prawie 3 milionów złotych dla powiatu rzeszowskiego na budowę łącznika autostrady. Jedna z wielu istotnych inwestycji, która jest niezbędna po to, żeby skomunikować ważne ciągi północ-południe, wschód-zachód. I jedna z ważnych inwestycji to jest oczywiście zjazdy w Rzeszowie, które są kończone. Jak wiemy, autostradę jeździmy już kilka lat, a tutaj dopiero próbujemy to dokończyć w trybie pilnym, jeśli chodzi o to zjazd w Rzeszowie. Przed salą audytoryjną Urzędu Marszałkowskiego, w której odbywało się posiedzenie sejmiku, można było zobaczyć wystawę strojów lasowiackich, którą przygotowała spółdzielnia Łęgowianka. Organizatorzy 77. rocznicy Bitwy na Kałużówce zmieniają miejsce tegorocznych uroczystości, które odbędą się 5 września. Po trwających opadach deszczu w lesie na Kałużówce jest bardzo mokro i na tyle grząsko, że są problemy z dojazdem. Prognozy wskazują dalsze opady i pomimo zapowiedzi o słonecznej niedzieli, program uroczystości ulega zmianie. To jest część naszej historii i rzecz, bez której dzisiaj pewnie byłoby trudniej mówić po polsku, mieszkać w Polsce. Niezależnie od tego, że Niemcy przegrały wojnę, no to jednak Polacy wsławili się, myślę, jako jeden z najbardziej znaczących elementów wojskowych w tej wojnie, szczególnie, że przecież byliśmy 4 lata, czy prawie 5 lat pod okupacją, a mimo to mieliśmy największą armię podziemną w Europie. Niedzielna uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach. Po mszy świętej również w kościele odbędzie się krótka część oficjalna, a zaraz po niej koncert orkiestry reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
Po zakończeniu koncertu około godziny 12.30 delegacje udadzą się na Polanę Kałużówka, gdzie odbędzie się ceremoniał patriotyczny i złożone zostaną wiązanki kwiatów. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie informacji.